Szanowni Państwo, następny druk 1618. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikatu udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 60 położonego w budynku nr 12 przy ulicy Teligi w Krakowie. Bardzo proszę, druk 1618, pani doktor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty od nabytego lokalu od gminy miejskiej Kraków, tym razem położonego przy ulicy Teligi, budynku nr 12, lokal o powierzchni 46 m 43 cm, nabyte od gminy 25 listopada 2003 roku za cenę 8291 zł z bonifikatą, a następnie przekazany na rzecz syna na rzecz syna i synowej. No i oczywiście podobnie jak już tutaj kilkakrotnie takie przypadki były omawiane, synowa nie z osobą bliską, stąd wniosek do Państwa z prośbą o uznanie jednak, że ten przypadek jest przypadkiem uzasadniającym odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Również mamy tutaj pozytywne opinie komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy dwie pozytywne opinie budżetowej mienia i przedsiębiorczości. Czy są opinie innych komisji? Nie widzę. Prezentacji opinii prezydenta nie ma. Prezentacja stanowisk klubów radnych nie widzę. Otwieram dyskusję, druk 1618. Nie widzę. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 21 stycznia, godzina 15. Ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 23 stycznia, godzina 15.